Witam Państwa we wtorek 15 września ze studia telewizji Imperium przy ulicy Floriańskiej w serwisie informacyjnym Puls Dnia. W zeszły piątek na budowie w Sośnicy doszło do brutalnego napadu na jednego z pracujących tam robotników. 25-latek został skatowany przez 6 zamaskowanych bandytów. Użycie kominiarek na niewiele się jednak napastnikom zdało. Jednego z nich udało się już zidentyfikować, jak informuje gliwicka policja. Prawdopodobnie chodzi o najbardziej agresywnego uczestnika starcia, który uzbrojony był w ostre narzędzie. Mężczyzna został dziś doprowadzony do sądu, który zdecyduje o jego tymczasowym aresztowaniu. Za usiłowanie zabójstwa grozi mu do 25 lat więzienia. Sukces ekipy Silesian Green Power. Ekipa studentów Politechniki Śląskiej w wyścigu na brytyjskim torze East Fortune zajęła 2. i 4. miejsce. Dodatkowo otrzymała nagrodę Spirit of Green Power za dynamikę, współpracę i zgranie jej członków. Świetny debiut zaliczyła Karolina Rzepieła, która w debiucie za sterami bolidu była 2., a jej pojazd ustanowił rekord przejazdu jednego okrążenia. 2. pojazd sterowany przez Darię Machę zajął niewiele gorszą 4. lokatę. Gratulujemy! Opóźnia się termin otwarcia lokalu w piwnicach gliwickiego ratusza. Restauracja miała być pierwotnie otwarta w kwietniu, później zaś w sierpniu. Według gliwickiego magistratu opóźnienie wynika z przyczyn niezależnych od najemcy. Ma na to wpływ przede wszystkim zabytkowy charakter budynku. Na nowy termin rozpoczęcia działalności wyznaczono datę do 1 grudnia. Pomimo szeregu opóźnień magistrat nie rozważa wypowiedzenia umowy najemcy. W ostatnich dniach w obrębie ratusza pojawiły się zmiany. Jego naziemna część została oszklona. Gliwicka policja wzbogaciła się w ostatnim tygodniu o 3 nowe radiowozy. Nie są to jednak zrywne wozy pościgowe, ale ekonomiczne pojazdy marki Opel Corsa, niezbędne w codziennej pracy policjantów. Zakup współfinansowany był przez gminy Sośnicowice i Pilchowice oraz Gliwickie Starostwo Powiatowe, a samochody trafią na parking 1. komisariatu w Gliwicach, który w ramach swojego rejonu obsługuje również tereny powiatu gliwickiego. Dzięki nowym pojazdom dzielnicowym dojeżdżającym do odległych sołectw łatwiej będzie wykonywać ich pracę, a ekonomiczne silniki pozwolą policji zaoszczędzić. Dom przypułkowy, pomnik przyrody w Parku Chopina przejdzie konieczne prace pielęgnacyjne. Ich zakres wynika z przeprowadzonej ekspertyzy dendrologicznej, a na wykonanie zabiegów podczas ostatniej sesji zgodę wyrazili miejscy radni. Drzewo od kilku lat walczy z pasożytem, chubą siarkową. Tej jesieni wysokość drzewa zostanie zmniejszona o 2 metry. Zredukowany zostanie jeden z konarów, który w opinii specjalistów może się złamać. Korona drzewa zostanie zabezpieczona przy pomocy specjalistycznych wiązań linowych. Dom przypułkowy, który stoi przed wejściem do palmiarni, ma około 250 lat, 29 metrów wysokości oraz 480 cm obwodu pnia. Siatkarki AZS Gliwice najlepsze w Polsce wśród zespołów akademickich. Podopieczne Krzysztofa Czapli nie miały sobie równych podczas 4. memoriału imienia Krzysztofa Kowalczyka w Warszawie. Gliwiczanki pokonały AZS-y z Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Częstochowskiej i NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki. I to wszystko w dzisiejszym wydaniu Pulsu Dnia. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Telewizję Imperium można oglądać w sieci kablowej Imperium Telekom, ale także w internecie.